Przemek, oglądałeś przygotowania Olivera McCalla te do poprzednich walk, też do Zimnocha i do pierwszej walki z Rekowskim. I jak Oliver się prezentował w tych treningach? Znaczy, podczas tych treningów no, przynajmniej widzieliśmy, że przez 4 tygodnie sparował z Fresem Okwendo, który ma nadzieję, że zawalczy na gali, gali Kota w Madison Square Garden, więc przygotowania były. Na początku było widać różnicę w przygotowaniu po stronie oczywiście Fresa Okwendo. Ostatni sparring 10-rundowy to też taka ciekawostka, zwykle pięściarze robią po 2-3 rundy ze sobą, później zmieniają sparring partnerów. Oni 3 ostatnie sparingi, które widziałem, to robili pełne 10-rundowe sparingi między sobą i widać było, że bardzo, bardzo pomogły je Oliverowi. No zobaczymy, jak będzie. Wszyscy wiemy o tych odchudzaniu się, stawianiu na szybkość, zapowiedziach nokautu. Myślę, że najciekawsza walka z tych 3 w wykonaniu, jakie widzieliśmy, Olivera McCalla. W twojej ocenie teraz się Oliver prezentuje lepiej niż przed walką na treningach, przed walką z Zimnochem i z Rekowskim? No, 72 razy lepiej niż przed walką z Zimnochem, no bo tamta walka to była troszkę z biegu. A była jeszcze kwestia przygotowania psychicznego, wiadomo, zmarła jego mama przed pierwszą walką. On niby był na treningach, z drugiej strony go nie było. Teraz mieszkał z Duckiem Nicholsonem, był pod jego okiem przez ostatnie prawie 4 tygodnie. Mieszkali razem, praktycznie nic innego nie robił, tylko wychodził rano i dwa razy dziennie trenował. Także mam nadzieję, że tak. Jak Oliver podchodzi do tej 10-rundowego dystansu? To raczej działa na jego korzyść chyba. On zawsze tego chciał. Twierdzi, że to jest coś, o co mu chodzi. I tak po raz pierwszy inaczej patrzy, nie wiem czy ma to sens czy nie, ale patrzy na to pod tym kątem, że oczywiście nie pomija znaczenia walki z Rekowskim, ale patrzy w przyszłość. Czyli zdaje sobie sprawę, że to nie jest taki jednorazowy wyjazd do Polski, tylko szansa na to, żeby coś z tego było może dalej. Także trudne zadanie przed Marcinem, liczę naprawdę na dobrą walkę.